Siemano testerzy! W nazwie podgatunku JRPG literka J wcale nie wskazuje na to, że gra powstała w Japonii, a jedynie na to, że zawarte w niej mechaniki i rozwiązania są charakterystyczne dla roleplay powstających właśnie w tym kraju. Firma Pixelated Milk zdaje się nie zwracać uwagi na to, że tego typu gry są mało popularne w Polsce i stworzyła grę, która żywcem czerpie właśnie z tych klimatów. Zapraszam Was do recenzji gry Regalia Royal Edition, czyli nietypowego, bo polskiego JRPGa. Gracz wciela się w rolę Kaya Lorena, który wraz ze swoją świtą dociera do zamku odziedziczonego po swoich przodkach. Na miejscu jednak zastaje zrujnowaną twierdzę wznoszącą się nad opuszczonym miastem. Desperacki pomysł porzucenia swojej własności i odejścia w Sinondal zostaje udaremniony przez trójkę windykatorów, którzy domagają się spłaty długu zaciągniętego przez krewnych protagonisty. W tym wypadku, nie mając innego wyjścia, obejmuje on władzę nad ziemiami oraz stara się odbudować opuszczoną krainę. Scenariusz słusznie wydaje się być banalnym, jednak jego konstrukcja pozwala na wprowadzenie takich mechanik, które później okażą się być motywem przewodnim całej produkcji. Ale o tym później. Wszelkie dialogi oraz wydarzenia wyraźnie przesiąknięte są nietuzinkowym humorem oraz pewną dozą sarkazmu. Pomijając zwykłą narrację, wynika to z faktu, że gra została stworzona przez polskie studio, co zaowocowało wprowadzeniem licznych gier słownych oraz nawiązań do kultury, które największą szansę na zrozumienie mają właśnie wśród polskich graczy. Same NPC posiadają bardzo wyraźny charakter i zdają się reprezentować ściśle określony archetyp postaci, doprawiony lekką dozą przerysowania i sarkazmu. Mimo to, oprócz reżyserowanych cutscenek, możliwości interakcji z innymi są bardzo niewielkie i ograniczają się w dużej mierze do krótkich wymian zdań i gestów w celu poprawienia lojalności swoich towarzyszy. Używając wcześniej słowa kraina, mogłem nieumyślnie wprowadzić Was w błąd, bowiem świat gry jest niesamowicie niewielki i ubogi. Lokacje, po których można się swobodnie poruszać, ograniczają się do kilku malutkich miejscówek w mieście oraz jednej z komnat w zamku, no, plus zbrojownia. Bardzo szybko okazuje się, że te lokacje bardziej pełnią rolę ambitniejszego menu niż właściwego świata, który można przemierzać. Oczywiście eksploracja istnieje, ale w bardzo ograniczonej formie. Jedną z podstaw mechaniki rozgrywki są porozkładane na mapie lochy, a raczej ikonki lochów. Odkrywanie i podróżowanie polega tutaj na wybieraniu interesującej nas lokacji oraz odwiedzeniu wszystkich jej podlokacji. Dodatkowo dzielą się one na trzy typy: miejsca, w których można odbyć walkę z przeciwnikami, obóz, w którym można zapisać grę oraz przygody tekstowe polegające na czytaniu krótkich opisów i podejmowaniu decyzji w związku z nimi. Te ostatnie byłyby bardzo przyjemne, gdyby nie fakt, że obejmują większość fabularnych aktywności pobocznych. Jakby tego było mało, każdy z wizualnych etapów wygląda praktycznie tak samo, różniąc się przeszkodami postawionymi na arenie walki. Cała mechanika gry praktycznie zawsze sprowadza się do odwiedzin w lochach. Cóż z tego, że gracz ma dowolność w wykonywaniu zadań potrzebnych do przejścia rozdziału, skoro i tak praktycznie zawsze będzie musiał wyruszyć na tę wyprawę? Rozbudowa budynku wymaga materiałów, które można znaleźć jedynie w lochach, a do podniesienia poziomu drużyny wymagane są, a jakże, punkty doświadczenia. Walka opiera się na prostym systemie turowym, a jednocześnie wprowadzającym pewne urozmaicenie. Kolejność wykonywanych działań nie jest z góry narzucona. Gracz sam decyduje o tym, kiedy wykona ruch oraz kiedy użyje umiejętności. Sprawia to, że rozgrywka zarówno od strony gracza, jak i walczącej z nim SI staje się nieco nieobliczalna, co byłoby świetne, gdyby nie poważne wady mechanik powiązanych z walką. Wskutek bardzo nieprzychylnych graczowi parametrów losowych, takich jak określenie szansy na trafienie oraz stosunkowo wymagających celów, które trzeba spełnić podczas walki, staje się ona wyjątkowo nieprzyjemną i nie dającą satysfakcji. Jeśli dodać do tego bardzo toporny, drewniany system sterowania postaciami, okazuje się, że prawie każda potyczka wiąże się z dodatkową frustracją i koniecznością jej mozolnego powtarzania. Warto zwrócić uwagę na projekt pól bitwy. Nie dość, że są one bardzo niewielkie, to w dodatku mało przejrzyste. Wcześniej wspomniane przeszkody, w połączeniu z brakiem możliwości obracania kamerą, sprawiają, że ciężko jest operować postacią w zasłoniętym przez nie obszarze. Podobną nieczytelnością wykazują się podręczne statystyki postaci obecnych w walce. Przy ich wywołaniu zwyczajnie zlewają się ze sobą, czego konsekwencji chyba nie trzeba tłumaczyć. Na szczęście Regalia Royal Edition ratuje się świetną oprawą graficzną oraz dźwiękową. Dwuwymiarowy świat, mimo że bardzo mały, daje się poznać jako kolorowy i nieco cukierkowy. Graficy wzięli swoją pracę na poważnie, tworząc świetne awatary postaci przeniesionych do gry w trójwymiarze. Jedyną wadą wynikającą z grafiki są niewielkie konsekwencje wynikające z połączenia grafiki 2 i 3D. Interakcja między nimi po prostu nie istnieje.
Muzyka odtwarzana w tle nie dość, że idealnie wpasowuje się w standardy JRPG-ów, to dodatkowo jest faktycznym odzwierciedleniem klimatu odwiedzanych lokacji. Jest to o tyle ważne, że dźwięki otoczenia nie grają tutaj istotnej roli, trzymając się przyjętych standardów. Na koniec warto wrócić na chwilę do kwestii humoru zawartego w grze. Liczne easter eggi są jednym z czynników, które w ogóle trzymają gracza przy regalii i zmniejszają niezadowolenie związane z wcześniej wspomnianymi czynnikami. Dodatkowo fakt, że gra została stworzona przez polskie studio sprawia, że jakość tekstów pisanych jest na naprawdę wysokim poziomie, co daje niemałą satysfakcję i jest swojego rodzaju odskocznią od zagranicznych produkcji, które zostały po prostu przetłumaczone. Z jednej strony pusty świat, mało różnorodna rozgrywka oraz fatalny system walki, a z drugiej świetna oprawa graficzna oraz warstwa audio. Można pomyśleć, że ocena gry może sprawić kłopot, jednak wystarczy popatrzeć na standardy gatunku. Gry RPG skupiają się przede wszystkim na gameplayu oraz fabule. Jeśli one leżą, to czy w ogóle warto grać w taką grę wideo? Dlatego właśnie oceniam Regalia Royal Edition na 5,6. Dziękuję za uwagę i zapraszam do brania udziału w naszym konkursie. Link macie w opisie. Cześć!